Witamy Państwa i zapraszamy na niezwykle ciekawie zapowiadający się piłkarski mecz. Nazywam się Dariusz Szpakowski, a obok mnie w pełnej gotowości już czeka Jacek Laskowski. Zapraszamy na kolejny mecz w zaciętych rozgrywkach Division Rivals. Prawdziwe widowisko przed nami. Spodziewam się dobrej gry, zwłaszcza w defensywie. No i czekam z niecierpliwością na piękne bramki. Dobrze rozwija się ta akcja, ale szansa na prowadzenie. Nie. Rzut rożnego w pole karne. Niewiele brakowało i mielibyśmy gola. Dobre rozegranie rożnego i przyzwoity strzał. Wydaje mi się, że ta bramka wisi w powietrzu. Prędzej czy później muszą coś strzelić. Martinez. Nici z podania przejął Umtiti. Messi z piłką przy nodze. No i źle to zrobił Messi. Lionel Messi, argentyński napastnik, kojarzony głównie z Barceloną. Czego można się po nim spodziewać? Przede wszystkim Messi wybitnie drybluje, prowadząc piłkę krótko przy nodze. Ma poza tym też ten instynkt snajpera, który podpowiada mu, jak strzelić, żeby umieścić piłkę w bramce. Jego mocną stroną jest również... Pięknie, prostopadle, Messi. Dembele. Matuidi. Martinez. Griezmann. Griezmann z wyczuciem. Odważnie wyszedł do tej piłki bramkarz i uprzedził napastnika. Bardzo dobre zachowanie. Immobile. Dobre zagranie górą. Będzie niebezpiecznie. Martinez. Nie ma bramki. Naprawdę było blisko. Piłka po tym strzale odbija się w aut. Musi teraz bardzo tego żałować. Sytuacja była dogodna. Powinna paść bramka, ale jednak tym razem się nie udało. Matuidi ładnie podaje za obrońców. Nic z tego nie wyszło. Trzeba spróbować inaczej. Antoine Griezmann. Martinez! Ten strzał może im dać prowadzenie. Ter Stegen podpisał się refleksem. Wspaniała interwencja. Kibice czują pismo nosem. To może być właśnie ten moment. Dlatego doping się wzmaga. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Strzał głową go nie, ależ obrona fantastyczna. Oj, nieudany wykop piłki przez bramkarza. Zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Giggs przy piłce. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Tracą piłkę po tym podaniu. Trzeba to dobrze rozegrać. Może zdecydować się na strzał. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Dobre odebranie piłki bez faulu. Dobrze odczytał intencje rywala. Antoine Griezmann. Dembele. Trochę się zbliżył do pola karnego. O, dobrze teraz wycofali. Świetnie blokuje obrońca. Wybrali krótki wariant rożnego. Cuadrado. Wychodzą do kontrataku. O, teraz ma dużo miejsca.
naciskali na rywali, aż wreszcie przejęli piłkę w środkowej części boiska. Cofa się. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Nie rezygnuje, szuka sobie miejsca. To był ważny odbiór. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. No i strata piłki. Cofnął się po piłkę, spróbuje coś wykreować. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Cofnął się, żeby pomóc w rozegraniu. I teraz ładnie Messi. Czy po tym strzale będą prowadzić? Ach, szkoda, niestety, nie ma bramki. Schodzi głęboko po piłkę. Chce wziąć odpowiedzialność za grę. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Będzie okazja do kontry. Lautaro Martinez. Wyszli dobrze z tą kontrą, ale zabrakło koncentracji. I piłka w rękach bramkarza. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Douglas Costa ma sporo wolnej przestrzeni na skrzydle. No i po zagrożeniu przejmuje to dośrodkowanie bez trudu. Dembele. Bardi. Będzie chyba podawał. Może uderzać na bramkę. Wycofanie piłki w poprzek. Dobre. Bardi. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem, bezbłędnym. I piłkę przejmują rywale. Vardy! Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż w grze. Piłka ląduje w rękach bramkarza, ale to o tej poprzedniej interwencji warto przypomnieć. Znakomita, pokazał cały swój kunszt. Wydawało się... Prostopadle za linię obrony. Troszkę się pospieszył z tym wyjściem, szkoda. Była świetna sytuacja do zdobycia gola, ale jest spalony. Ech, niestety będzie spalony, chociaż minimalny. I tak oto tracą piłkę. Douglas Costa. Matuidi. Alan. Ładnie pomyślane. Nic im nie wyszło z tego ataku. Messi! Jest! Messi, Messi, Messi! Wspaniale się tam znalazł. Takiego gola określa się typowa bramka do szatni. Sędzia zaraz zakończy pierwszą połowę. Tak, na drugą wyjdą na pewno z lepszymi humorami i bardziej bojowym nastawieniem. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Goal for the visitors. Number 10, Lionel Messi. 1-0. Koniec pierwszej części spotkania. Jaki jest twój komentarz do występu Messiego do przerwy? Zaczynamy drugą połowę. Pięknie, prostopadle, Messi. No i nici z rzutu rożnego. Messi. Do kolekcji, mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać!
Myślę, że bramkarz pluje sobie w brodę, że nie obronił tej piłki. Przecież prawie już ją miał. No i mamy 2-0. Zobaczymy, czy rywale zmienią swoją taktykę. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Lionel Messi zbliża się do pola karnego. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. Costa. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Bardi. Będzie bramka! Koniuszkami palców sięga tej piłki. Krótko rozegrali rzut rożny. Dembele. Jest dobrze ustawiony. Teraz Rivaldo. Znakomicie bramkarz. Duże brawa za tę interwencję. Umtiti przejmuje piłkę. Znakomita sytuacja. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. To będzie rzut wolny. Tylko słowne upomnienie od sędziego. Mam nadzieję, że weźmie je sobie do serca i będzie grać ostrożniej. I piłkę przejmują rywale. Messi dobrze przeczytał to zagranie i ma piłkę w obronie. Bardi. Allan. Cuadrado. Wychodzą do kontrataku. Imo. No, dobre podanie. Może coś z tego będzie. To może być bramka kontaktowa. Udany pressing. Mają piłkę. Świetnie. Brawa dla bramka. Z narożnika posłał piłkę do Douglas Costa. Minęło 15 minut drugiej połowy. Messi z piłką przy nodze. Dobrze, wygrał to starcie. Martinez. Już blisko pola karnego. Robert Lewandowski. Bardi. Cudownie teraz Bardi. Ależ przeczytał to jak profesor. Robert Lewandowski. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Niezła okazja do kontry. Szansa na dośrodkowanie. Koniec tej akcji. Bramkarz łapie piłkę. No, wyglądało groźnie, ale nie wyszła im ta kontra. Bardi. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Dośrodkowanie z rożnego w szesnastkę. Przed chwilą była szansa. Teraz trzeba budować atak od początku. Dobrze, wbiega na wolne pole. No, coś musi z tego być. Tracą piłkę po tym podaniu. Ciro Immobile. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. Postanowili rozegrać to krótko. Piłka odbita, wychodzi za linię końcową. Będziemy mieli rzut rożny. Manolas! Ter Stegen podpisał się refleksem. Wspaniała interwencja.
centruje z rogu w pole karne. Dobry pressing, odebrał piłkę. Allan! Brawo, brawo, świetnie broni tę trudną piłkę. 15 minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. Mario Rui. No i strata piłki. I tak oto tracą piłkę. Arbiter podyktował rzut wolny. Bardi. Na piłkę, co z tego wyniknie? Mogą teraz skarcić rywali. Cuadrado. No, nie mogą się przebić. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Dogrywa piłkę do lepiej ustawionego kolegi. Allan! Bramka kontaktowa! Zostało jeszcze tylko kilka minut, ale jeśli nadal będą tak atakować, to kto wie, czy nie uda się wyrównać, a może coś więcej. Trzeba tylko jeszcze trochę przyspieszyć. Trener też to pokazuje. Łatwo nie będzie. Piłka. Poza linią boczną, rzut z autu. Kiepsko z autu, wprost do rywala. 5 minut to naprawdę niewiele czasu, a przy jednobramkowej przewadze nie można być pewnym zwycięstwa aż do końca. Piłka wzdłuż linii bocznej. No dobrze to sędzia wychwycił. Minimalny spalony. Piłka opuszcza boisko po tej interwencji. Rywale rozpoczną z autu. Immobile. Ma sporo możliwości. Może dośrodkować. Dobry blok i oddalone niebezpieczeństwo. Niestety, strata piłki. Być może ostatnia szansa na... To może być wyrównanie! Dobrze zachował się bramkarz. Jeśli marzą o remisie, muszą wykorzystać ten rzut rożny. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Na piłkę, co teraz zrobi? Obronił, nie wpuścił piłki do siatki. Stara się bez dwóch zdań. Jego zespół przegrywa, ale on jakby nie chciał się z tym pogodzić. Jakby grał już tylko o własny honor. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Dobrze, udane, czyste odebranie piłki. Końcowy gwizdek i koniec meczu. Mało brakowało, ale w końcu udało się pokonać przeciwnika. Tak, grali dziś dość dobrze, ale jeśli chcą oszczędzić sobie nerw... Dobrze...